Hej, cześć, witajcie ze strony Nuriumlot, a to jest kolejny odcinek z gry Crash Royale. I z serii ciekawostek, tym razem ciekawostka co do karty Gobi Hat. Tak, postanowiłem, że wybiorę tą kartę, ponieważ jest jedną z mniej używanych kart. I teraz chcę wam udowodnić, że to może być dobra karta, jeżeli będzie się ją dobrze używało. To zaczynamy. Czekajmy tu do Goblin Hata. Goblin Hat jest respiącą goblinki budowlą potrafiącą zabrać 600 życia zwierzy. Te goblinki potrafią. Teraz zobaczcie sobie. Położymy tutaj Goblin Hata. Oczywiście grałem na Wiśku i na Kingu, by móc dokonać tego. Tych eksperymentów, wiele eksperymentów zrobiłem. 20, nie, 15 walk, tak, 15 się musiałem namęczyć, by dowiedzieć się o Goblinhacie i patrzcie. Tak, respi tego goblinki trochę przyspieszmy, bo to może potrwać wieki. Tak długo respacie. Respi i HP na wieży będzie 1934. Czyli też dosyć dobrze, muszę przyznać, że najgorzej też jakoś nie jest. Tak, żebyśmy się nie nudzili, to Knight z archerkami sobie powalczy, tak, byśmy się nie musieli nudzić. No i jak widzicie, zostało tyle HP na wieży, czyli 600 życia zabraliśmy z wieży Goblin Hatem, czyli też w miarę dosyć dobry wynik. Ale wiadomo, no, mieliśmy, ta wieża miała 2534 HP, a teraz ma tyle. To też nie jest mega jakoś świetny wynik, ale jest dobry. Goblin Hat to karta, która tylko trochę mniej zabiera damage'a z wieży od łyczki. Bo pamiętamy, ile wcześniej tutaj Goblin Hat zabrał HP. Było 1934, a łyczka zabrała do tylu, czyli też jakoś. Jest poukładanie, mega jakoś tutaj wielkiej różnicy nie ma. Czy Goblin Hat potrafi wykontrować Pekkę? Tutaj się teraz przekonacie o tym, czy potrafi, czy też nie. Na szczęście miałem tutaj wszystkie karty od razu, więc tylko zapa musiałem rzucić. No i zobaczmy, czy Goblin Hat potrafi wykontrować Pekkę. Sam nie wykontruje Pekki, co wiadomo. Dlatego potrzeba było tutaj Ice Pilków i 3 szkieletków. A potem dosyć ładny atak można zrobić, jeżeli ma się taki lepszy deck. Tutaj był taki testowy. Ale sami się przekonacie, i tak jakoś mi poszło, bo tani deck był. No i spójrzcie, mega wiele HP to nie zabiera. No i 7 eliksirów kosztuje Pekka. Goblin Hat 5 plus 3 szkieletki za 1, czyli 6 jest. I Ice Spiritka za 1, czyli 7. Czyli za tyle samo można wykontrować tak silną Pekkę i stworzyć jeszcze dobry kontratak. No spójrzcie, jak ładnie tutaj poszło. Od razu leci atak. Jeżeli ma się troszeczkę lepszy deck, to można polecić od razu z atakiem naprawdę silnym, co później się przekonacie o dekach, ale też tym tutaj dało się jakikolwiek atak zrobić. No, naspamić po prostu goblinkami jakimiś. I wygrać. Czy Goblin Hat potrafi zostać zniszczony przez Fireballa? Czyli czy Fireball rozwali Goblin Hata? Teraz się o tym przekonamy, czy potrafi rozwalić. Lole, pauzę miałem. Nie, to ja to łeba jest jakiś. Okej, okay, zobaczmy.
Od razu poleciliśmy z jakimś tam atakiem, wiecie, tak. No i Goblinhat, i patrzcie, jak widać, Fireball nie rozwalił Goblinhata i zostało jeszcze dosyć sporo HP, by móc dalej atakować, więc... Ale też Fireball kosztuje 4, a Goblinhat 5, ale to jest, powiem, opłacane. Lol, jeszcze to wibruje, ale fajne. Już jest piąta ciekawostka na noc. Przepraszam was, że tego, że właściwie wam nie mówiłem, które to jest, ale wiecie, też cięcia były, no to wiadomo w miarę. Otóż jedynym spelem, który potrafi rozwalić Goblinhata jest Rocket, tak. Lightning, patrzałem się, nie potrafi rozwalić. Rocket rozwala Goblinhata, ale też jest za 6, a Goblinhat za 5. Więc Rocket rozwala Goblinhata. Żeby też oczywiście uniknąć jakby co dalej, tak w miarę jest chory, więc... Nie zwracajcie uwagi. Mega nie wyzdrowiałem jeszcze. Czy Goblinhat i z Ice Spiritką rozwala balona? Teraz się przekonam. Oczywiście Ice Spiritka, czyli tak za 6, to jest eliksiru, przez co no wiadomo, tak mi się opłaca, ale w końcu balon by mógł rozwalić. Wie, że to lepiej mieć pewność, a potem jeszcze móc w miarę coś pójść i zaatakować. Balon leci z tyłu. I leci Goblinhat. Już Ice Spiritka. No i patrzcie, jak ładnie można tutaj wykontrować balona, balonusa. Jeszcze goblinki dwa powinny zostać. Mniej więcej zależy, jak się ustawi. Zależy, jak się wszystkie te karty ustawi. Teraz tak ustawiłem, więc mega nie poszło, ale powiem, że można wykontrolować tak balona. Ciekawostka siódma. Przykładowy deck pod tutaj Goblinhata. To jest ten deck z Mega Knightem tego Szkieletą Barrel. Ice Spiritką, Barełką, Beczką Śmiechu, tak to nazywam, Zapem, Poisonem i Elektrowizardem. Zobaczmy, jak się teraz spisze. Zobaczmy, jak nasz deck się spisze. Oczywiście sam ze sobą musiałem grać. Nie mam pewności, czy ten deck jest dobry, ale... Może być dobry. Też ze sobą grałem, to sobie nie dawałem fory. Właściwie... Ciężko to określić, bo dziwnie się gra samemu ze sobą. To powiem, że dziwnie. I patrz, jak ładnie kontrujemy tutaj. Mamy dwie barełeczki. Tani w miarę, powiem deck. Ale mój ulubiony deck z Goblinhatem, którym raz zagrałem na arenie. No, przegrałem. Typek miał 12 level. No to dosyć ciężko było, więc no wiadomo. Ale w ósmej ciekawostce będzie deck sprawdzony. Też mój kolega tym deckiem wbił Challengera. Jedynkę, królik. Kolejne pozdrowienia masz. Teraz jest w kozackim teamie, do którego was zapraszamy. Bardzo się rozbudujemy. Już więcej osób doszło i w ogóle rozbudowujemy. Patrzcie, znowu z Ice Spiritką. Tym razem chyba lepiej mi coś, pamiętam, poszło chyba. Tak, tutaj mi lepiej poszło w miarę. Właściwie chyba jednak tak samo. No mistrzem Goblinhata to jakimś nie jestem.
Postanowiłem dzisiaj, że to nagram. Się przygotowałem do tego. Ten dek to może nie jest jakoś mega sprawdzony, ale myślę, że też może być dobry. Ponoć z Royal Ghostem też mogą być dobre deki. Znam taki jeden, tyle że Royal Ghosta to ja nie mam. A chcę go mieć. Patrzcie, nawet Battle Rama z szkieletą barelem możemy wykontrować. No, tyle, że zapaść przerzucamy. Przyspieszmy to troszeczkę. Patrzcie, kłanie. Tutaj poszło nam, wygraliśmy 2-0. Albo ciężko. Ciekawostka jest właśnie 8, teraz to jest ten deck sprawdzony. Też dobry. Z Mega Knightem, z 2 nawet Knightami deck jest. Jest nawet Electro Wizard, Nightwitchka, Battle Ram, Zap, Flank Machine i Poison, ale miałem za słabe levele też na 12. A typek też miał kozackie levele. Potem normalnie spadłem z 12, ale jednak tak, wbiłem znowu. No niedawno jestem na 12, ale chce mi się, mam chrapkę na 3900 i Challengera 1. Mój deck niezawodny. Powiem, że tego. No, Goblin Hata mam na 7, Flank Machine na 6. Typek się zaśmiał, jak pokazałem mu mojego Goblin Hata kozackiego i Flank Machina. Przepraszam was za to pykanie myszką, jeżeli to słyszycie, choć nie wiem do końca, ale pewnie słyszycie. Ok. I to jest ten deck, teraz wam pokażę walkę. Zaczęło się. Walka tym kozackim deckiem. Oczywiście ładnie tutaj wykontrowaliśmy tym razem elektro i patrzcie jak poszło. Tutaj Mega Knight też jest dobra legenda. Ostatnio go polubiłem dzięki temu deckowi. Tak a propos Mega Knighta, tutaj kładziecie, tutaj jak macie 10 eliksirku, potem Nightwitchkę, potem elektro i możecie kombo zrobić. Grałem tak turniej, zwykły taki, darmowy. No na klasika nie wydał 10 gemów, ale na Grand Challenge, bo zbieram na legendarną skrzynię, albo też na Fortune Chesta. Albo na Legendary King Chesta, bo chcę tego Royal Ghosta, tego ducha chcę. Może był zderwiony, ale dalej jest kozacki. Można też ładnie Battle Rama skontrować Electro Wizardem. Dobry dek. No tutaj nie poszło nam na 2 koronki. Ale jest dobry. Teraz chciałbym coś od siebie jeszcze powiedzieć do Goblin Hata, choć wiadomo, 10 ciekawostek to jeszcze będzie jedna. Którą wam nawet sam pokażę, jak będę walczył. Tak. To nie będzie, że jakaś tam kurde playsta głupia, tylko naprawdę będę walczył. I Goblin Hat to jedna z mniej używanych kart. Prawdopodobnie dlatego też, że wiadomo, tutaj tak rare, no i to tak. Budynek, no bo budynków... Królem budynków jest tylko Inferno Tower. To każdy wie. To jest król.
Tak, z logbajtem, kozackość. Tak, ale nie o tym rozmawiamy. Właśnie. Tylko goblichacie. Kosztuje 5 elixirków, zadaje 600 HP. Potrafi też zrobić kombo z Mega Knightem razem. Mega Knight tak chodzi się z tyłu, potem on idzie, tak goblichat, respi się goblinki, tak. Potem jeszcze dokładacie najpliczkę i jest kombo. No, no właśnie, też HP jakoś wielkie Mega nie jest, potrafi dosyć długo respić i szybko, ale wiadomo. Nie jest to kozackie, no i patrzcie tutaj, wiadomo, super goblinki. 110 HP, 50 damage, no to tak wiadomo też. Mega komp nie można zrobić. Tego jest jedną z mniej używanych kart. No i ostatnio powiem, że jak się patrzyłem na TV Royale, to powiem, że częściej się pojawiało. Patrzcie, tu jest ci gracze mają po ile. To jest topowy gracz. Ten też. Też topowy. Więc też topowi gracze grają goblichatem. No ale no wiadomo, jest to mega karta. Teraz przejdźmy do walki, którą będę zagrał. Gramy ludzie z wieśkiem, tak gramy. No i patrzcie, tutaj możemy dobrze grać nawet. Dobrze się bronić przed Peką. No tutaj Battle Ram, to wiecie. Lepiej się bronić przed Peką niż Battle Ramem. Dawaj, wierzę w ciebie, najtliczko. Wierzę w ciebie, oje, najtliczka. Pamiętajcie, najlepszą obroną jest atak. Zależy, no, zależy jakiej sytuacji. Chyba, że macie 1 HP, a idzie na was golem, no to... No to wiadomo.
Mega bad, kurde. Tutaj najpiczka uderza w pekę, więc też kozackie tutaj bardziej najpiczka uderza. Czyli też się da grać gumihatem i wygrać, więc zapraszam was do polajkowania też mojej strony na Facebooku, filmiku, bądźcie na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek, no i zapraszam was do kolejnych odcinków, tych też będą inne ciekawostki z innymi kartami, żegnajcie.